Szczęść Boże wszystkim modlącym się w sercu Maryi. Pochwalony niech będzie Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty. Wasze córki i synowie, wasze dzieci, wasze wnuki są skarbem, o które musicie zadbać. Czy jest lepszy sposób, aby się o nie zatroszczyć? Módlmy się razem do świętego Antoniego, aby za jego wstawiennictwem chronić i błogosławić waszym dzieciom, aby nasze modlitwy zostały wysłuchane w imieniu Boga. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święty Antoni, Bóg pobłogosławił cię kochającą rodziną, aby ukształtować cię na obraz i podobieństwo Jezusa. Bóg wybrał cię do misji miłosierdzia, abyś dawał pociechę wszystkim, którzy przychodzili do ciebie w trudnych chwilach swojego życia. Święty Antoni, byłeś bardzo podziwiany przez innych za swoje dziecięce cechy, niewinność, zaufanie i dobroć. Proszę cię teraz, stawiaj się przed Bogiem za moje dzieci, za synów i córki, za wnuki, które powierzam twojej niebiańskiej opiece. Wymieńcie proszę imiona dzieci, które chcecie powierzyć. Święty Antoni, chroń je przed niebezpieczeństwem, chroń ich przed chorobami, niedomaganiami i krzywdami oraz przed nieszczęśliwym wpływem tych, którzy chcieliby ich skrzywdzić. Święty Antoni, pomóż im wzrastać w wierze i mądrości oraz stać się godnymi podziwu córkami i synami naszego Ojca Niebieskiego. Chroń ich przed obecnością i skutkami zła w naszym świecie. Niech codziennie doświadczają czułego współczucia i troski naszego kochającego Pana Boga, który dał im tchnienie i życie, którego obraz noszą. Święty Antoni, błogosław naszych synów, nasze córki, nasze wnuki, utrzymuj je w dobrym zdrowiu i pełne pragnienia czynienia dobra. Pomagaj im w nauce, zachowaj je od zła i pomóż im wzrastać w wierze. Święty Antoni, spraw, abyśmy zawsze potrafili zrozumieć nasze dzieci i prowadzić je słowem i przykładem. Niech zawsze dążą do najpiękniejszych ideałów i do tych, które mogą osiągnąć w swoim życiu ludzkim i chrześcijańskim powołaniu. Amen. Dziękuję wszystkim za wspólną modlitwę. Zostawcie komentarz i złóżcie swoje intencje za synów, córki, za wasze wnuki. Niech doświadczą wstawiennictwa świętego Antoniego. Dołączcie też do naszej społeczności w sercu Maryi, naciskając przycisk subskrybuj. Aby otrzymać informacje o nowych modlitwach, włączcie powiadomienia. Błogosławionego dnia z Maryją w sercu.